Dobry, a dzisiaj temat do wielu sprzeczek i kłótni między hodowcami i właścicielami piesków. Obroża czy szelki? Ja jestem oczywiście zwolennikiem szelek, wszystkich trzech typów. Guard i bezuciskowy, które są najlepsze oraz też holenderski, które służą tak naprawdę tylko do chodzenia. I trzeba je odpowiednio dobrać i odpowiednio wyregulować jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy najbezpieczniej guard lub bezuciskowe szeleczki więc takie Wam rekomenduję i takie stosuję w swojej hodowli nie mówię, że obruszka jest zawsze zła ponieważ do obruszki powinniśmy przystosować i nauczyć nasze pieski od malutkiego szczeniaczka, obruszka powinna być malutka, nie za cienka nie za gruba z mieciunkiego materiału który nie będzie podrażniał skóry piesków, i piesek powinien od najmłodszych lat nauczyć się chodzić na obruszce, tak samo na szeleczkach. I jest jedna metoda, którą za chwilę Wam przedstawię, właśnie do nauki pierwszych szeleczek, pierwszej obruszki. Obróżka, do czego jest potrzebna? Jak tutaj mówię o szeleczkach, ponieważ yy, jakaś tutaj wizytówka. Jakiś brloczek, że piesek jest szczepiony, lub choćby takie brloczki, co teraz dodaje się do chipów z kodem QR, żeby można było takiego pieska odnaleźć. Albo stosujemy później obruszki przeciw kleszczom, przeciw owadom, bo pamiętajmy, kropelkami można też spryskać skórę pieska, ale ja jestem przeciwnikiem, bo może się okazać, że jest alergia. Jak jest alergia na obruszkę od kleszczy. Nie ma problemu. Taką obruszkę spokojnie możemy wyrzucić. Natomiast jak mamy kropelki, to trzeba kilkanaście razy wykąpać pieska albo go oprzyc, jeżeli będzie miał alergię. Tak samo, jeżeli chodzi o chemię, to ja tylko tabletki na odrobaczanie a nie stosuję Tabletek, gdzie pot ma wydzielać substancję odstraszającą kleszcze i owady. No, takie są moje procedury. Każdy robi, jak chce, dlatego powiedziałem, że jest to temat taka mina do kłótni między hodowcami. A wracając do szeleczek, szeleczki zapewniają większy komfort, większą wygodę i większe bezpieczeństwo. Tak samo łatwiej się przyzwyczaić psiakowi do chodzenia, tak? tak do chodzenia w szaleczka. Kiedyś nie było szeleczek, nazywane były szelki uprzężami i kiedyś były stosowane uprzęże. Dla piesków teraz to ładnie się nazywa. Szeleczki mamy tak naprawdę trzy typy. Szeleczki, guard, guard bezuciskowe i szeleczki holenderskie. Holenderskie jeszcze raz powtórzę, używamy tylko wtedy, kiedy znamy się na nich, wiemy jak je dobrać, jak dopasować, jak wyregulować i nie są to szeleczki do sportów, do biegania, tylko do chodzenia dla psiaków. A dlaczego upieram się tak za szeleczkami, a nie obruszką? Pamiętajmy, młody szczeniak jest nieunikniony, że na smyczy będzie dochodziło do szarpania, będzie dochodziło do ciągnięcia, bo piesek musi się nauczyć chodzić ładnie na spacerku z luźną smyczą. I o tym też będą poradniki. Czyli Ucisk w szeleczkach rozłoży się na tyłów pieska i na barki pieska. Natomiast jeżeli chodzi o obruszkę, cały ucisk skoncentruje się na gardle naszego pieska. Więc co jest lepsze dla szczeniaczka, który tak naprawdę musi się nauczyć w swoim życiu pięknego, ładnego chodzenia? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Jeżeli chodzi o smycz, kupmy jedną krótką smycz i kupmy jedną długą smycz. Obojętnie czy to będzie Flexi. Jeżeli to będzie flexi, to wystarczy jedna długa, długa smyczka, taka 5-8 metrowa. Myślę, że dla szczeniaka na początek i na szkolenie się przyda. Natomiast jeżeli ma być to tradycyjna smyczka, to kupmy jedną krótką smyczkę, 1,5 metra, 2 metry, a drugą kupmy taką przynajmniej 5 metrową yy, smyczkę. Yy, za chwilkę wam pokażę jeszcze, jakie oczko powinna mieć ta smyczka. Krótką smyczkę w bezpiecznym miejscu przypinamy naszemu pieskowi do szeleczek i on sobie spokojnie eksploruje, biega, bawi się. Jak będziemy mieli odrobinę szczęścia i te yy, smyczki będą leciutkie, to on nawet nie zwróci uwagę że biega sobie i oswaja się z tą smyczką. Później będzie nam łatwiej nauczyć go przepięknie chodzić. Podstawowymi komendami dla szczeniaka to jest oczywiście tutaj, tutaj przy komenda przywołania i właśnie te dwie smyczki, czyli jedna dłuższa, druga krótsza, będą wspaniale nam do tego służyły. I właśnie chcę wam pokazać króciutka smycz. Cieniutka, leciutka. I zobaczcie, w każdej smyczy mamy taką, taką rączkę, że gdybyśmy nawet wypuścili, to piesek nam nie ucieknie. Ale do czego chciałem wrócić, to jest króciutka smycz i tutaj mam zapięcie, zapięcie od dłuższej, dłuższej smyczy, więc co robimy? Ściągamy, ściągamy tą pętelkę, chcemy przedłużyć smycz, czyli mieć z dwóch jedną długą. Zapinamy tutaj o i proszę, i mamy połączenie króciutka smyczka z długą smyczą szkoleniową. I na takiej długiej smyczy wypuszczamy pieska, żeby sobie poeksplorował luźno, a później kucamy i wołamy, żeby do nas przyszedł. Ćwiczenia trzeba wykonywać w miejscu bezpiecznym, że piesek nie uciekł, a później wychodzimy do ludzi, że tak powiem do parków, do lasów, czyli w świat. No i piesek tam się uczy socjalizacji i habituacji, której powinien zacząć uczyć się u hodowcy, a skończyć u Was w domu i dalej szlifować swoje umiejętności. Na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać dwa rodzaje szeleczek. Jedne szeleczki to są bezuciskowe, tak wygląda ich budowa. Zobaczcie. Piesek chodzi w nich w ten sposób. Zawsze jest tutaj regulacja, nawet w takich bezuciskowych, i przepięknie można sobie wyregulować. I są bezpieczne dla naszych piesków. Drugie są w typie w typie gward, czyli o, proszę bardzo, takie szaleczki. Tutaj brzuszek, tutaj główka. I nasz piesek sobie fajnie eksploruje. Każdy mają, mają zapineczki, zapineczki do przypięcia smyczki. Natomiast Holenderek nie będę pokazywał, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd. Że takie polecam. Dla niedoświadczonych osób Holenderki się nie nadają. Jako ciekawostkę pokażę Wam jeszcze, że moje pieski od 5 tygodnia na takich maciubkich, maciubkich o szeleczkach uczą się chodzić. I uczą się, że mają zakładane na jakiś czas, a później, jak wyjeżdżają ode mnie, to już mają takie duże. Czyli zobaczcie, jaki młody piesek uczy się chodzić już w szeleczkach w hodowli, a jak opuszcza hodowlę, to już z takimi dużymi szeleczkami, albo tymi, co pokazywałem, szeleczkami bezuciskowymi. Czyli o, mamy tutaj duże szeleczki i takie miniaturki od piątego tygodnia dla piesków. Dlatego jest bardzo ważne, żeby w hodowli też się uczyły już. Chodzić na szeleczkach. I na koniec dzisiejszego tutaj filmiku chciałem Wam pokazać obruszki. Obruszki regulowane, leciutkie. Zobaczcie, tutaj nic nie jest, nie jest tak zrobione, żeby mogło tutaj uwierać. Nawet szycie jest zabezpieczone plastikiem mięciutkim. Zapinki mocne, na to trzeba zwrócić uwagę, żeby. Były mocne, fajnie klikały przy zapięciu, w ten czas wiemy, że to jest dobra zapinka, że się nam nie obetnie. Są też y, takie obruszki, że mają dwa, dwa takie kółeczka metalowe, gdyby zapinka puściła, to w ten czas y, trzymają dwa takie oczka metalowe y, naszego pieska. Natomiast ja nie preferuję chodzenia tylko takie o szeleczki regulowane, które możemy sobie fajnie zmniejszyć do jakiego chcemy tam rozmiaru i nawet malutkie pieski mogą sobie y, w taki chodzić i adresówkę. Możemy przypiąć adresówkę, czyli taki brloczek z kodem QR y, lub jakieś taki ładne imię i na przykład numer telefonu do nas w razie gdyby nam się piesek zgubił. Y, ja używam tylko szeleczek, adresówkę przypinam do szeleczek, natomiast o bruszkach uczę chodzić malutkie szczeniaczki, jeżeli nie jest ich dużo i nie potrafię w hodowli rozróżnić, to każdy ma inny kolor i w ten czas wiem jakie to jest imię, i który piesek dla kogo jest hodowany i dla jakiej rodziny. Poza tym, Uczę je, ponieważ używam obróżek owadobójczych i później i... nie mam problemu założyć taką obróżkę przeciwko tutaj yy, kleszczom, kleszczom i pchełkom. Bardzo dziękuję za dzisiejszy poświęcony yy, czas, że zechcieliście obejrzeć. Zachęcam do kolejnych poradników i oczywiście mam wielką prośbę, jeżeli chcecie zrobić mi prezent, jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał, zapraszam nowych... Oglądających o zostawienie darmowej subskrypcji jest nas na obecną chwilę, słuchajcie, ponad 250 osób. No i trzymam dzielnie kciuki, żeby nasza społeczność się rozrosła do ponad 1000 osób albo i więcej. Pozdrawiam, papa. Pa.